kreatywnej. Dzisiaj zapraszam Was na specjalny filmik stylizacyjny. Będzie to na temat old money. Co to za styl? Styl, o którym jest teraz dosyć głośno w internetach. Dużo osób robi właśnie o tym filmiki, zwłaszcza na zachodnich kanałach. Bardzo dużo oglądałam tych filmików. Nie wszystkie mi się oczywiście podobają, ale bardzo dużo inspiracji zaczerpnęłam. Oczywiście to nie jest żaden nowy styl, jak sama nazwa wskazuje, old znaczy stary. I za chwilę Wam wszystko powiem, czym się to je, o co w tym chodzi i jak to zrobić, żeby za małe pieniądze w lumpeksie na przykład ubierać się w stylu najbogatszych ludzi świata. Zapraszam na ciąg dalszy. No i moi drodzy, jeżeli taka tematyka Was interesuje, to zapraszam Was do zasubskrybowania kanału, to jest bardzo istotne dla mnie, także bardzo Was proszę oraz polubcie filmik koniecznie, jeżeli moje stylówki się Wam spodobają. Słuchajcie, no i od razu zapowiadam, że wykorzystałam w tym filmiku dużo stylówek moich dawnych, bo po pierwsze chciałam Wam przypomnieć te stylówki, bo było naprawdę sporo fajnych stylówek, według mnie przynajmniej, ale i też według Was, patrząc na komentarze. I te wszystkie stylizacje już były dosyć dawno, niektóre bardziej, niektóre mniej, ale myślę, że warto je przypomnieć, bo było dużo właśnie stylizacji w tym stylu dokładnie. Więc wykorzystam je, mam na sobie też nową stylizację, o której opowiem, także idziemy dalej i zaczniemy od takiej pogadanki, co to w ogóle jest ten styl, skąd się wziął, jakie są jego komponenty, będzie kilka zasad, które również opiszę po angielsku, pokrótce w takich tytułach, po to, żeby też osoby z innych krajów mogły skorzystać z tego poradnika. A tymczasem stylizację później Wam opiszę i powiem Wam, co w nich jest właśnie takiego typowego dla old money. Idziemy dalej. No więc po pierwsze, old money znaczy stare pieniądze. No i jak sama nazwa wskazuje, oczywiście jest to styl ludzi, którzy od wielu pokoleń, co najmniej od trzech, ale zazwyczaj więcej pokoleń, są bogaci po prostu, są zamożni i z tego powodu ten styl jest bardzo specyficzny i odróżniamy go na przykład od stylu new money, czyli po polsku mówiąc nowobogackich, czyli osoby, które dorobiły się w trakcie swojego życia na bieżąco i dopiero uczą się pewnych zasad bycia bogatym, powiedzmy. Jest to bardzo skrótowe, ale już Wam powiem, o co dokładnie chodzi. Zacznijmy od new money, czyli od nowobogackich. Możecie sobie wyobrazić, a może niektórzy Was wiedzą z doświadczenia, że kiedy człowiek zaczyna dużo zarabiać, większość osób trochę zachłystuje się na początku tą kasą i tym bogactwem, tym stylem życia i próbuje wszystkiego po prostu. No jest to naturalne, jakby, więc ja nie krytykuję absolutnie tutaj stylu new money, bo to jest jakby normalne, że na początku człowiek zawsze jest zafascynowany tym bogactwem, luksusem. No i to się przejawia na przykład w wystroju wnętrz. Nowoczesne, super drogie apartamenty, takie osoby kupują. Bardzo drogie, szybkie samochody, luksusowe wakacje i ciuchy od projektantów z wielkimi logo, ze złotymi elementami, które się rzucają w oczy. To jest jakby naturalny etap bycia bogatym. Oczywiście, że nie wszyscy będą tak to traktować, ale duża część osób właśnie tak wtedy się ubiera, taki ma styl życia. Natomiast przeciwieństwem tego jest właśnie old money, czyli osoby, które pochodzą już z bogatych rodzin, które urodziły się w bogactwie i w poczuciu powiedzmy takiego bezpieczeństwa finansowego. Co się z tym wiąże? To, że mają wyrobiony gust, bo od dziecka są nauczone tego, co jest w dobrym stylu. Jest to dla nich naturalne, ubierać się w dobrą jakość, otaczać się pięknem i bogactwem, więc takie osoby nie mają już potrzeby naturalnej, żeby coś pokazywać, żeby robić coś na pokaz, żeby obnosić się z czymkolwiek. Wręcz przeciwnie, czasem właśnie o tym stylu świadczy stonowanie, skromność, ale świetna jakość. No i właśnie tutaj jest ten styl specyficzny pod tym względem, że w tym stylu ubierając się będziemy stawiać na super jakość. Owszem, markowe dodatki czy projektanckie dodatki jak najbardziej, ale pamiętajmy, że wtedy nigdy nie będą to te dodatki z tymi wielkimi logo, które krzyczą: jestem bogaty, mam kasę.
to jest według takich osób w złym stylu i nie należy tego właśnie robić. No i a co należy robić, to zaraz się dowiecie. Co jeszcze warto wiedzieć o stylu Old Money? Wczujmy się trochę w tą arystokrację, w te bogate od pokoleń towarzystwo. Oni się często trzymają, wiecie, w swoim gronie, bardzo rzadko wpuszczają jakiś nowy element, że tak powiem, do swojego towarzystwa, a to z tego względu, że mają wspólne tematy, wspólnych znajomych, wspólne, powiedzmy, nieraz majątki i interesy, no i to jest naturalne, że trzymają się przy sobie, ale nigdy jednak taka osoba nie da nam odczuć, że jest lepsza od nas. Zazwyczaj właśnie dobre wychowanie, dobre maniery przejawiają się w tym, że osoby z tych kręgów będą bardzo uprzejme, będą świetnie właśnie umiały zachować się w każdej sytuacji. I to dotyczy zarówno manier przy stole, rozmowy z innymi, czy też traktowania innych. Nie będą właśnie traktować was z góry, czy poniżać, jak czasami właśnie wręcz przeciwnie jest w przypadku tych new money. Będą odnosiły się z szacunkiem do wszystkich, jak chodzi o ubiór. Na przykład ubieramy się stosownie do okazji. Jeżeli to jest okazja sportowa, ubieramy się na sportowo, oczywiście w dobrym stylu, ale na sportowo. Jeżeli idziemy w góry, to ubieramy się w strój górski. Jeżeli idziemy na przyjęcie, to elegancja. Jeżeli idziemy gdzieś na bal, to już zupełny luksus, tak? Czyli mimo, że na przykład często takie osoby posiadają biżuterię rodową z diamentami czy z drogimi kamieniami, bardzo drogą, to na co dzień nie będą nosić tej biżuterii, będą nosić ją tylko na specjalne okazje, na jakieś rauty, na wielkie gale i bale. Natomiast na co dzień skromność, jeżeli biżuteria, właśnie tutaj jest ważna rzecz o dodatkach, to bardzo dobrej jakości, tylko z szlachetnych materiałów i też dyskretna, nie rzucająca się w oczy. Podobnie jest z torebkami i dodatkami wszelkiego rodzaju. Bardzo dobrej jakości, ale ponadczasowe i takie, które nie krzyczą o bogactwie. Także to jest ogólna zasada, taka pierwsza zasada. Także ja bym określiła ten styl kilkoma takimi słowami. Elegancja, szyk, dyskrecja, jakość. To są kluczowe słowa dla stylu Old Money. Wiele osób podziwia ten styl i ja też bardzo lubię ten styl. Czasem jest dla mnie trochę już za nudny, bo ja jestem bardzo żywą osobą i lubię czasem odmienić sobie pójść w jakieś kolory, w jakieś szaleństwo artystyczne, ale podziwiam styl właśnie ten za klasę, elegancję, szyk, dyskrecję i właśnie to stonowanie i tą super dobrą jakość przede wszystkim. No i słuchajcie, będziemy szli po kolei. Jak chodzi o biżuterię jeszcze, wracając, to takim bardzo uniwersalnym elementem oczywiście jest dyskretne złoto oraz perły. Mam dzisiaj nieprzypadkowo na sobie sznur pereł. Oczywiście to nie są prawdziwe perły, bo ubierając się w tym stylu wcale nie musicie mieć pereł za kilka tysięcy dolarów czy kilkadziesiąt. Oczywiście możecie. Ale możecie mieć po prostu ładną, dobrą imitację pereł albo perełki słodkowodne też będą robić przepiękne wrażenie. Jeżeli to jest dobra jakość, jeżeli to jest dobrze wykonane, to będzie to wyglądało elegancko, nawet jeśli nie są to prawdziwe perły. No i perły mają tą dobrą swoją stronę, że są dobre na każdą okazję. Mniejsze, skromniejsze perełki będą dobre nawet na co dzień. Możecie nawet włożyć to do sukienki i iść na zakupy. Będą dobre i na spotkanie oficjalne i będą też dobre na wielki bal, odpowiednio oczywiście dobrane do kreacji. Także jest to też taki typowy element biżuterii właśnie dla stylu Old Money, perły. Piękne, ponadczasowe mogą nosić i nastolatki, i aż do setki, powiedzmy. Także perły Wam bardzo polecam. Warto mieć chociaż jeden sznurek, jeżeli nie jesteście nawet fanami, bo do niektórych stylizacji właśnie na przykład w stylu Old Money perły są bardzo pożądane i są bardzo eleganckie i właśnie ponadczasowe. No i właśnie ta kolejna zasada to jest ponadczasowość. To jest też jakby trochę oczywiste, że ludzie z kręgów takich bogatych od pokoleń kładą nacisk na to, żeby to bogactwo przekazać dalej. Tu nie chodzi o to, żeby się dorobić, poużywać życia, tylko chodzi o to, że mamy pewną odpowiedzialność przejętą od naszych przodków, mamy pewne zasoby i te zasoby chcemy przekazać dalej. Chcemy, żeby nasze dzieci, nasze wnuki też żyły w ten sposób i też ważne jest tu to dziedzictwo rodowe, prawda? Jeżeli nasi przodkowie wiele dokonali, byli osobami szanowanymi i
zdobyły coś, to nie chcemy tego roztrwonić. To jest tak jakby naturalne, prawda? To jest ten zwykły nawet szacunek, już nie chodzi tylko o pieniądze, ale szacunek do tych przodków, do tych ludzi, którzy całe swoje życie nam przekazali jakby. No więc, żeby to zrobić, nie można za dużo wydawać. Oczywiście rozsądny wydatek, tak, ale nie można szaleć za bardzo, bo byśmy roztrwonili natychmiast. To jest oczywiście w każdym momencie możliwe, żeby każde pieniądze przetracić. Więc ci ludzie wcale nie są rozrzutni, wręcz można powiedzieć, że czasem są bardzo oszczędni i dlatego kupują tylko dobrą jakość, ale jakość ponadczasową, bo kupowanie wszystkich nowinek od projektantów skończyłoby się bankructwem, to jest oczywiste przy tych cenach. Kupowanie co chwila nowych samochodów, nowych luksusowych apartamentów byłoby dokładnie tym samym. Dlatego ci ludzie żyją często czy w zamkach, czy w bardzo starych, tradycyjnie urządzonych domach, bo są to rzeczy bardzo drogie, przekazywane z pokolenia na pokolenie. No i oczywiste jest, że nie będziemy tego wymieniać co chwilę, ani wyrzucimy na śmietnik, bo to są wielkie pieniądze, które chcemy przekazać dalej. I to samo jest z ubraniami. Dlatego właśnie jest to taki stonowany styl, bardzo często klasyczny i ponadczasowy, że wynika z takiego podejścia, że szanujemy to, co mamy, dobra jakość będzie służyła na długo, dobra jakość się zawsze obroni i będziemy zawsze wyglądać szykownie i elegancko. Także stąd też te klasyczne upodobanie do klasycznych krojów, klasycznych materiałów, tradycyjnych materiałów, które się zawsze sprawdzają. Tak, kochani, i kolejna zasada, kolorystyka. Moi drodzy, oczywiście klasyczna kolorystyka, dużo bieli, biel, kremowy kolor i biel są kojarzone z arystokracją. Dlaczego? Właśnie dlatego, że w dawnych czasach na takie kolory, które trzeba było często prać, czyścić, które się bardzo łatwo brudziły, stać było tylko naprawdę bogatych ludzi, więc biel, szczególnie w strojach takich sportowych, luksusowych, jest bardzo pożądana w lecie. Kolor biały, kolor kremowy, to są takie sztandarowe kolory. Beż, jako taki dodatek w stylu safari, też kojarzony właśnie z stylem old money, też jak najbardziej jest pożądany. Oczywiście granat i czerń jako takie klasyki. Wszystkie te klasyczne, stonowane kolory jak najbardziej będą się nadawały do stylu old money. Jeśli chodzi o ostre kolory, to tylko w dodatkach. Oczywiście, że są osoby, które mają swój styl i ubierają się zawsze w jakiś tam swój ulubiony kolor, czy to szmaragdowy, czy różowy, jak najbardziej też jest to pożądane, też można, ale ogólnie rzecz biorąc ten styl charakteryzuje się stonowaną kolorystyką. Także oczywiście są wyjątki, ale zazwyczaj ta kolorystyka jest właśnie taka bardzo stonowana. Także biel, beże, klasyczne kolory jak najbardziej. Jeśli chodzi o materiały, to znowuż tylko szlachetne tkaniny. Słuchajcie, w lecie jedwab, len i bawełna, dobrej jakości bawełna. W zimie wełna, kaszmir, kaszmirowe ciuchy to jest taki, można powiedzieć, taki typowa dzianina dla old money. Także wszystkie szlachetne tkaniny, które ja też kocham, więc po prostu tutaj jestem w swoim żywiole, jak wiecie. Także wszystko, co naturalne, wszystko, co jakościowe, będzie bardzo cenione. No i robiłam kiedyś filmik o stylu brytyjskim i francuskim i można powiedzieć, że old money inkorporuje oba te style, łączy je. Także można powiedzieć, że tutaj bardziej sportowo będziemy się inspirować francuskim stylem, bardziej tak na co dzień, czy bardziej zimowo brytyjskim. I oczywiście polecam Wam te filmiki, one są w playliście style różnych krajów u mnie na kanale i podlinkuję Wam styl brytyjski, w którym jest też dużo właśnie elementów tego, co dzisiaj mówię i są super stylówki, według mnie oczywiście, podlinkuję Wam i będzie on w ekranach na końcu tego filmu. Moi drodzy, idąc dalej, jednym z takich bardzo rozpoznawalnych stylów jest tak zwany preppy style. To jest taki styl zapoczątkowany w elitarnych szkołach w Anglii czy w Stanach Zjednoczonych w XX wieku, 30 lata do lat 60. Tutaj jest dużo właśnie inspiracji z takich uczniowskich strojów, czyli na przykład bryczesy, krótkie spodenki, spódniczki plisowane, żakieciki, koszule.
Bardzo ten styl jest popularny wśród młodzieży, bo jest to styl młodzieżowy, ale jego elementy można też w dorosłe stylizacje inkorporować i pokażę Wam tam oczywiście przebitki z moich stylówek. W tym stylu jest też dużo inspiracji ze sportów elitarnych, czyli tenis, żeglarstwo, myślistwo, jazda konna, dużo właśnie elementów, szczególnie właśnie takich jeździeckich oraz od tenisa jest popularnych w naszej modzie i właśnie to pochodzi z tych stylów, z tych elitarnych, prywatnych szkół, gdzie ten klasyczny styl panował. I to jest naprawdę bardzo, bardzo widowiskowy styl. Ja tu Wam pokazuję przebitki moich stylówek, oprócz tej przebitki, która była wziętej z Pinteresta. To zobaczcie moją przebitkę właśnie w takim preppy style. Nawet kilka miałam takich strojów, ale tu mam taką na stylizację z programu o stylizacjach na Diora z poprzednich sezonów. No i właśnie to jest taki preppy style. Układana spódniczka, żakieciki, podkolanówki, jakieś tornistry czy torby w stylu teczki i już mamy preppy style i to jest jedna z możliwości w stylu old money właśnie. Oczywiście spódniczki plisowane mogą być krótkie, długie, bo wszystkie tego typu spódnice są nie dość, że dobre dla sylwetki. Oczywiście to zależy od kroju i materiału również, ale będą bardzo eleganckie właściwie na każdą okazję. Także Wam bardzo polecam ten styl. No i oczywiście, kochani, nie tylko jest to preppy style, ale oczywiście też styl safari. I zobaczcie tutaj teraz moje propozycje stylówek, bo pokażę Wam po kolei te stylówki i będą one wszystkie właśnie w stylu old money. Jeszcze zanim przejdę do konkretnych stylówek, bo kilka już widzieliście, ale jeszcze kilka przed nami, to chciałam Wam powiedzieć o takim savoir vivre dotyczącym ogólnego wyglądu, bo jeżeli chcecie wyglądać jak old money, nawet nie wiem jak to po polsku przetłumaczyć, klasy wyższe powiedzmy, to musicie dbać bardzo o taki idealny wygląd. To nie znaczy, że mamy mieć mocny makijaż, absolutnie, wręcz przeciwnie, minimalistyczny makijaż, ale perfekcyjny za to. Włosy, fryzura zawsze gładko, bardzo stylowo ułożona. Musi to wszystko być po prostu bardzo schludne. Włosy idealnie wygładzone, paznokcie zawsze idealnie czyste i zrobione. I kochani, to nie znaczy, że robimy sobie jakiś ekstrawagancki manikur, wręcz przeciwnie. W tym stylu dopuszczalne są w zasadzie jedynie paznokcie różowe i czerwone. A różowe chodzi oczywiście mi o nie tylko o taki różowy, właściwie nigdy nie chodzi o taki mocny różowy, tylko o taki przezroczysty prawie że lakier różowy, bo właśnie taki styl jest dopuszczalny w wyższych sferach. I w żadnym razie nie róbcie sobie żadnego French manicure, bo manikur francuski to jest wymyślone, jakaś dziwna hybryda wymyślona, nie wiem po co to się robi w zasadzie. Nikt, ani żaden Francuz, ani nikt z wyższych sfer nigdy by nie zrobił sobie French manicure, bo jakby sama idea tego przeczy tej klasie społecznej, powiedzmy to tak brzydko. Jeżeli malujemy sobie końcówki paznokci na biało, to znaczy, że pod spodem one mogą być brudne, czyli jest to totalny bezsens, prawda? I to widać. Niestety jeszcze nie widziałam manikiru francuskiego, gdzie by nie było widać, że to jest pomalowane i jest to w bardzo złym guście, także błagam Was, nie róbcie tego, nawet jeżeli Wam Wasza manikirzystka proponuje, to nie robimy French manicure, po prostu mamy czyste paznokcie i robimy je jasnym, czy bezbarwnym, czy beżowym, czy jasno-różowym lakierem i wtedy to jest taki prawdziwy French manicure, jaki robią francuski i jaki jest odpowiedni dla stylu old man. No, rozgadałam się o tych paznokciach, ale naprawdę to jest najgorsze, przepraszam za słowo, ale takie wieśniactwo. Mówiąc takim bardzo brzydkim językiem, robić sobie właśnie French, tak zwany French manicure. Nie ma nic wspólnego z Francją. Kochani, przechodzimy teraz do stylówek. No i ja pokażę Wam kilka ciuchów moich w stylu old money. Najpierw jest ta stylówka, w której jestem. Widzicie, mam na sobie jedwabną bluzkę z takimi pięknymi zaszewkami. Przybliżę się trochę. No i ona jest bardzo skromna, ale jest też bardzo piękny, ma materiał, piękną fakturę i widać, że ona jest z luksusowej marki, z luksusowego materiału. Nie musi to nigdzie być napisane.
Jest naprawdę pięknie wykonana, do tego mam perły i spodnie też z jedwabiem, szerokie z kantkami. Teraz są też, oczywiście te spodnie szerokie są bardzo modne, więc przy okazji jest to element modowy, ale są też ze świetnego materiału i ta całość właśnie robi ten efekt Old Money. A jak chodzi o dodatki, to wzięłabym sobie tutaj taką torebkę klasyczną. Ona też nie ma żadnej marki napisanej na sobie. Nie brałabym Louis Vuittona, chociaż pewnie bym go też nosiła. Ale jak tutaj dajemy takie typowe przykłady, to bez logo, tylko właśnie jakaś torebka w świetnej jakości ze skóry, która wygląda powiedzmy tak prestiżowo i drogo. I do tego by świetnie się sprawdziła właśnie taka skromna, ale dobrej jakości torebka. Oczywiście możecie mieć torebki od projektantów, tylko wtedy wybierajcie takie modele, które nie mają tych wielkich logo, które same o sobie świadczą, o swojej klasie. Mogłaby to być też taka torebka, tutaj tym razem Burberry, no to ta kratka Burberry jest typowa i każdy to rozpoznaje, ale jest to też wzór bardzo taki, bardzo klasyczny i bardzo ładny, więc myślę, że taka torebka by spokojnie przeszła, to już nie jest jakieś bardzo krzyczące, krzykliwe i tak dalej. No i kochani, mam tu jeszcze inne perły do pokazania Wam. Mam takie malutkie perełki. To są takie zwykłe perły, żadnej no name. Takie malutkie, skromne też by, też takie coś może być fajnego do wielu stylówek. No i oczywiście możecie tutaj nawet do tego stroju użyć pięknej broszki. Ja tutaj miałam swoje takie broszki i one nie mogą być też bardzo krzykliwe, ale mogą być w stylu takim, widzicie, one są w takim trochę stylu rodowym. Tutaj broszka akurat z jakimś kamieniem prawdziwym, z bursztynem w stylu takim Art Nouveau, także broszki to też jest bardzo fajny pomysł, żeby podkręcić stylizację właśnie w stylu Old Man. No i takich bluzek mam kilka w tym stylu. Tutaj jest taka moja piękna projektancka bluzka od Julie Fagerholt. Heartmade. Też pokażę Wam tam przebitki stylówek z tą bluzką. Miałam do takich właśnie bryczesów w stylu brytyjskim i to jest z tego programu o stylu brytyjskim. Przepiękna bluzka, zobaczcie. To jest najwyższa jakość, bawełna. Bardzo skromna, ale też naprawdę bardzo, bardzo elegancka. No i kolejny przykład to bluzka. To bluzka ta z moich niedawnych zakupów, jedwab z bawełną, The Wardrobe z tymi pięknymi rękawami. No i tutaj znowu ten styl safari, jak to widzieliście w tamtej stylówce, jest jak najbardziej w stylu Old Money. Do tego też pasowałyby perły, jak najbardziej. Nawet te perły, które mam tu na sobie, też pięknie by tą stylówkę podkręciły. Oczywiście eleganckie, dyskretne buty do tego jak najbardziej. Także tego typu bluzki zawsze są eleganckie, zawsze są na czasie, są klasyczne i będą pasowały. Ja tam miałam kilka innych bluzek, to zobaczcie przebitki z takimi moimi bluzkami z jedwabiu oczywiście, z różnymi żabotami i kryzami. One bardzo pasują do tego stylu moim zdaniem. Zobaczcie tam te przebiteczki, mam tam takie właśnie, jedna jest z wiązaniem, druga jest z takimi tutaj frywolnymi, trochę pociętymi rzeczami powiedzmy na dekolcie, ale one wszystkie właśnie fajnie się wpasowują w ten styl i wystarczy dobrać piękną, klasyczną spódnicę, czy też właśnie takie spodnie jak moje i już mamy ekstra stylowe. Moi drodzy, oczywiście styl brytyjski, tak jak mówiłam, jak najbardziej, tutaj tylko rzucę Wam przebitki w stylu, tam jest nawet gdzieś księżna Diana, bardzo dobrze reprezentuje ten styl, jak najbardziej. Czy na przykład moje tam stylizacje, które były przykładowe z tego stylu. Jedna jest taka właśnie z koszulą i z tweedowymi dodatkami, z kamizelką i z takim kapeluszem brytyjskim. To już w ogóle nawiązuje bardzo, bardzo do tego stylu. Wręcz można powiedzieć, że to jest takie przebranie trochę w stylu Old Money. No, ale idąc dalej, to styl szkocki jak najbardziej też się wpasowuje, ponieważ te stare szkockie rodziny też kojarzą nam się z tymi właśnie Old Money, czyli te wszystkie szkockie materiały, szkockie kraty i dodatki w stylu szkockim świetnie się tutaj też sprawdzą. Jak najbardziej, jeśli lubicie ciemniejsze kolory, to tutaj możecie zaszaleć właśnie tym stylem szkockim. Lato w stylu sportów elitarnych.
czy właśnie tenisowe stroje, takie nawiązujące do tenisa, tam Wam wklejam taką przebiteczkę, czy sukienki w stylu takim trochę artystycznym, ale oczywiście muszą być z bardzo dużą klasą, eleganckie, nie może nam wystawiać żadne ramionczko, zawsze cielisty biustonosz i bezszwowa bielizna, żeby być super eleganckim. No i przykładowo moja ta sukienka też z niedawnych zakupów, ona jest bardzo w tym stylu. Jeśli oczywiście dobierzemy odpowiedni spód, czyli na przykład jakąś jedwabną haleczkę, żeby nie było to przezroczyste i do tego odpowiednie dodatki, piękny skórzany pasek, elegancki koszyk czy torba, właśnie czy perły, czy jakaś delikatna złota biżuteria, będzie to w stylu old man. I tak samo dotyczy sprawa kapeluszy. Oczywiście kapelusze, kochani, to jest zasada tylko do godziny gdzieś 18, maksymalnie 19, dopóki jest dzień po prostu. Nigdy nie nosimy tych kapeluszy wieczorem, to jest taka zasada. Kapelusz to jest rzecz dzienna, zdecydowanie dzienna. Nie mówię oczywiście o tych top hat, czyli o cylindrze, ale mówimy o kapeluszach takich dziennych. Słomkowy, elegancki kapelusz z jakimś delikatnym otokiem, przykładowo. Także to jest sprawa bardzo elegancka, jak najbardziej w stylu old man, ale tylko w dzień. Także takie właśnie stylówki z tymi białymi, długimi sukienkami, ale nie tylko białymi, bo to mogą być sukienki w całkiem innych kolorach, ale właśnie w takim tego typu fasonie i stylu. No i jeszcze nawiązując do sukienek, to sukienki w klasycznym kroju, czy wolicie szmizjerki, wąskie sukienki, czy też rozkloszowane, to pamiętajmy o tym, żeby dobrze właśnie dobrać bieliznę i żeby one nie były tyle eksponujące, obcisłe, co właśnie eleganckie i z dobrych tkanin. Ja tu Wam pokazuję kilka przebitek z takimi moimi sukienkami, które są świetnej jakości i właśnie wypasowały do tego stylu. Nie musi to być sukienka. Ja tutaj mam jedną taką brązową z jedwabiu, niemalże przezroczystą, do bardzo stonowanych dodatków. Druga jest we wzorek, ale jest kaszarel. Jest to sukienka vintage w przepięknym kroju, świetnie dopasowana, bo tu też chodzi o to, że ten krój ma być schlebiający figurze, jak najbardziej. Podkreślona talia jest też mile widziana. I sukienka na przykład na lata 60. tutaj z przepiękną apaszką. Apaszki eleganckie, jedwabne apaszki też są bardzo pożądane tutaj, więc taki strój będzie świetnie się nadawał. Oczywiście nie mówimy tu o sukniach wieczorowych, bo tutaj wiadomo, że styl, jakość i elegancka, luksusowa wręcz biżuteria też świetnie się sprawdzą. Także moi drodzy, mówimy o takich codziennych na razie sukieneczkach. Może to być też oczywiście spódnica. Ja tam na przykład mam taką jedwabną, kremową spódnicę, która jest niesamowicie luksusowa z wyglądu i w zasadzie ta spódnica do każdej jedwabnej, eleganckiej bluzki będzie pasować i do tego delikatne, jasne dodatki, pięknie uczesane włosy i już jesteśmy jak milionerzy. Także moi drodzy, mam nadzieję, że ten program Wam się podobał. Oczywiście wiem, że nie da się wykorzystać całego tematu i powiedzieć wszystkiego o tym stylu w jednym programie. Jeżeli o czymś zapomniałam, to proszę napiszcie w komentarzu koniecznie, przypomnijcie o jakiejś zasadzie, która mogła mi umknąć, no bo jak mówię, nie da się tego wszystkiego na szybko ogarnąć w takim krótkim programie, ale jeżeli macie coś do dodania, to koniecznie dodajcie, koniecznie napiszcie i być może jeszcze w najbliższych filmikach to ujmę albo właśnie o tym powiem i coś pokażę na ten temat. Także bardzo serdecznie Was zapraszam do właśnie komentowania, co się Wam też najbardziej podobało, może któraś ze starych stylówek Wam się przypomniała i chcecie coś o niej napisać. Także będę bardzo wdzięczna. Kochani, dzisiaj jeszcze za godzinę lub dwie ukaże się live, na którym będę pokazywać rzeczy do mojego sklepu. To nie będzie jeszcze live sprzedażowy, ale chcę Wam po prostu pokazać, ewentualnie odpowiedzieć na jakieś pytania, jeżeli macie coś powiedzieć o moim systemie kupowania. Także chętnie będę z Wami nawiązywać kontakt i bardzo mam nadzieję, że wpadniecie zaraz po tym filmiku na live'a. Nie będzie jakoś bardzo długi tym razem, bo to jest taki mój pierwszy live i myślę, że też będę chciała sobie jeszcze trochę odpocząć. Mam nadzieję, że to rozumiecie, więc po prostu myślę, że godzinkę posiedzę i opowiadam Wam coś fajnego i mam nadzieję, że też przyjdziecie pobyć chwilę ze mną. Do zobaczenia, kochani, pozdrawiam bardzo serdecznie i do zobaczenia już w kolejnym holu.